kolorowe pojezierze, tysiącletni las drzew, góry starte w pieprz czy wulkaniczne stożki. W tym filmie dowiecie się, gdzie w Polsce znajdują się te i inne równie ciekawe miejsca. Cześć! Witamy! Z tej strony Ania i Marcin, czyli Wędrowne Motyle i autorzy bloga gdziewyjechać.pl. Zwiedziliśmy w sumie 49 albo 50 krajów, dokładnie nie wiemy, bo tak naprawdę tego nie liczyliśmy, ale w tym roku 2020 dominowała u nas Polska. Ruszyliśmy w podróż, 40-dniową podróż samochodową dookoła Polski i zebraliśmy mnóstwo materiałów. Oczywiście to nie jest tak, że tylko w tym roku zebraliśmy dużo materiałów na temat Polski, bo jeździliśmy po naszym kraju, ale zebraliśmy dużo brakujących materiałów i dzięki temu mamy dzisiaj dla Was specjalny odcinek, może powiedzmy świąteczno-noworoczny, w którym przedstawimy 12 najciekawszych, najbardziej zaskakujących, znanych lub nieznanych atrakcji przyrodniczych w Polsce. Niektóre naprawdę nieznane. Naszym zdaniem czwóreczka i jedenastka. Oczywiście nie sposób nie wspomnieć chociażby o wielkiej piątce cudów natury, polskich cudów natury, cudów przyrodniczych, jak chociażby Góry Stołowe czy Doliny Tatrzańskie. Albo przełom Dunajca, Połoniny Bieszczadzkie, Wielkie Jeziora Mazurskie, to jest taka złota piątka. Natomiast ten wybór jest subiektywny, zaznaczamy, więc nie będzie wszystkiego, co możemy sobie wyobrazić, i oparty na naszych ostatnich odkryciach. Kolejność przypadkowa. Punkt pierwszy. Kolorowe źródełka w Dłubniańskim Parku Krajobrazowym. Jeśli chodzi o Jurę Krakowsko-Częstochowską, to wszystkim kojarzy się z okolicami Olsztyna, Góry Sokole, ewentualnie zamki na szlaku Orlich Gniazd, Dolina Prądnika i słusznie. Natomiast miejsce, które Wam teraz pokażemy, nie dość, że leży całkowicie na uboczu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a jednocześnie blisko Krakowa, to powoduje, że jak tam się znajdziemy, możemy się poczuć, jakbyśmy byli gdzieś w środku jakiegoś obrazu impresjonisty. Mowa o Dłubniańskim Parku Krajobrazowym, który chroni malowniczą dolinę rzeki Dłubni oraz kilka krasowych źródeł. Źródełka takie jak Jordan czy widoczne teraz źródło hydrografów w Imbramowicach to perełki hydrogeologii pulsujące nie tylko wodą, bąbelkami, ale też różnymi odcieniami turkusów i lazurów. Podobne cuda spotkać można też niedaleko Wielunia czy Tomaszowa Mazowieckiego. Numer 2. Rzeczpospolita Ptasia i Ujście Warty. Nie ma chyba wśród osób wrażliwych na piękno przyrody takich, które nie kochałyby śpiewu ptaków. W Polsce jest sporo miejsc, gdzie ptaki właśnie, spore ich ilości, żyją sobie spokojnie, czują się jak u siebie, są niczym nie niepokojone. Często są to obszary zalewowe, rozlewiska, bagniska i także jest w tym przypadku. Ale nie chodzi o wschód i o Biebrze czy Narew, ale o zachód i Wartę. Warta jest trzecią co do długości rzeką Polski i w miejscu, gdzie łączy się z drugą, muszą pojawiać się niewiarygodne wręcz ilości wody. Te zwłaszcza w okresie wiosennym tworzą przepastne rozlewiska, które upodobały sobie ogromne stada ptaków. Stąd powód utworzenia Parku Narodowego Ujście Warty pomiędzy Słońskiem a Kostrzynem nad Odrą, ścieżki edukacyjne, wieże obserwacyjne, zjawiskowe wschody i zachody słońca. Jedyne, co może przeszkadzać tutaj, to komary. 3. Głazowiska suwalskie. To jest mój cichy faworyt. Czasami jest tak, że ptaki jak komary są intruzami i trzeba je przepędzać, jak na przykład gołębie na naszym balkonie, ale oni też są intruzami ze Skandynawii i leżą sobie tak kilkanaście albo i nawet dłużej, kilkanaście tysięcy lat. Natomiast leżą, zajmują nasze pola, ale robią to z wielkim wdziękiem i są zjawiskowe. Dzięki. To, co widzicie na tych filmach, to piękny krajobraz polodowcowy. Tysiące lat temu głazy narzutowe w liczbie tysięcy również zostały pozostawione pośród jednego z najpiękniejszych polskich widoków, pofałdowanego przez moreny pojezierza suwalskiego, jednocześnie polskiego bieguna Zimna, poza górami. Największe pola głazów znajdują się w Łopuchowie, Bachanowie, niedaleko jeziora Hańcza oraz w rezerwacie Rudka. Skamieniały, albo inaczej zatopiony słowiński las.
Jak słowińskie, to oczywiście wydmy. Od razu pewnie skojarzycie, skojarzenie się od razu nasuwa. Jednak to miejsce, o którym chcemy tutaj powiedzieć, jest dużo mniej znane, a rozpala wyobraźnię nadmorskich wędrowców, którzy przybywają do Słowińskiego Parku Narodowego. Trzeba się troszkę natrudzić, żeby tam dotrzeć, no ale jak się już tam jest na miejscu, to widoki i aura tego miejsca naprawdę pozostawiają spory ślad w naszej pamięci. Niesamowity wręcz skamieniały las wyrasta z plaży gdzieś pomiędzy rowami a Czołpinem. Mają kilka tysięcy lat, więc pamiętają czasy antycznego Rzymu czy nawet Egiptu. Wszystko za sprawą ruchów geologicznych i wypiętrzenia moreny czołowej lodowca. Skomplikowane, ale po prostu piękne. Warto tutaj dotrzeć i poczuć niezwykłość tych pni z szumiącym Bałtykiem w tle. High five. Sosny Taborskie. Taborskie, prawda? Taborskie. To jedno z tych miejsc, o których niektórzy mogą powiedzieć, nic tu nie ma, no las jak las. Ale, no, jest to rezerwat, to prawda. Jest to rezerwat leśny, to również prawda. Leży na Mazurach, gdzie lasów jest dużo. Na Mazurach Zachodnich. Natomiast on nie jest zwykły. Kiedy poznamy historię tych drzew i przyjrzymy się im uważniej, to zrozumiemy, dlaczego on jest taki niezwykły. Te drzewa są jak najbardziej żywe. Niedaleko urokliwego jeziora Szeląg Wielki w województwie warmińsko-mazurskim, w niepozornym zakątku znajdują się sosny inne niż wszystkie. Wysokie, czasami na 50 metrów, idealnie proste i smukłe. Kiedyś okazały się pożądanym towarem dla konstruktorów żaglowców. Tym samym maszty z taborskich sosen pływały we flocie w Holandii, Anglii, Prus czy Francji i zapewne opłynęły świat dookoła wiele razy. Szóstka to Bory Tucholskie i rzeka Wda. Pozostajemy w lesie. Nazwa Bory Tucholskie zapewne jest Wam znana, podobnie jak Kaszuby, a rzeka Wda, która nazywana kiedyś była Czarną Wodą, wypływa właśnie na Kaszubach, następnie płynie przez Bory Tucholskie i na Kociewiu wpada do Wisły. I pytanie, dlaczego ta Wda jest taka wyjątkowa? Podobnie jak Czarna Hańcza czy Krutynia, Wda jest rzeką bardzo popularną wśród kajakarzy albo obserwujących gniazdujące przy brzegach zimorodki. Nic dziwnego, bo w środkowym biegu meandruje ona pośród iglastych borów, pól, polan, piaszczystych brzegów i wrzosowisk. Na sporej długości chroniona jest przez Wdecki Park Krajobrazowy. Same Bory Tucholskie natomiast to idealny pomysł na urlop dla miłośników drzew, runa leśnego i dzikiej przyrody. Szczęśliwa siódemka trafia do jeziora Jeziorak. Bardzo dziwna nazwa. Jezioro, które ma nazwę prawie jak jezioro. Jezioro Jeziorak, również Mazury Zachodnie. Starszym widzom może się kojarzyć z książkami Zbigniewa Nienackiego i o przygodach pana samochodzika. Choć a młodszym... Nie tylko. Młodszym widzom, mamy nadzieję, kojarzy się aż dwoma odcinkami na naszym kanale o Mazurach Zachodnich. A mówiąc poważniej, jezioro jest najdłuższym jeziorem w Polsce, oczywiście jest polodowcowym. Można płynąć z południa na północ, z północy na południe przez wiele godzin, delektować się ciszą i spokojem. Natomiast w jego otoczeniu znajduje się mnóstwo innych ciekawych miejsc, w tym jezioro, które jest po prostu aż za czyste. Ścieżka przyrodnicza niedaleko miejscowości Siemiany, w której znajduje się wieża widokowa na cały jeziorak, prowadzi głęboko w las, gdzie schowane jest Jezioro Jasne. Uważane za najczystsze oprócz Tatr jezioro w Polsce. Tak czyste, że aż nie wolno się w nim kąpać, ani nawet zamoczyć nóg. Obok znajduje się inne, mniejsze, pełniejsze życia, Jezioro Czarne. Natomiast okolice jezioraka, tak jak powiedziałem, to fantastyczna okazja na poznanie tej mniej zatłoczonej, bardziej przyrodniczej, spokojnej części Mazur, takie Mazury slow. Ósemka. Góry Pieprzowe i wąwozy Sandomierza. Sandomierz to romantyczne miasteczko, które być może niektórym kojarzy się ze znaną telewizyjną postacią o imieniu Mateusz, choć oczywiście nie tylko, ale jakieś
kilkaset metrów i kilka kilometrów od dworka owego ojca Mateusza znajdują się dwa cuda przyrodnicze Sandomierza. Obydwa wyglądają jak z baśni i są naprawdę gratką dla geologów, a jeden nawet możecie pamiętać z podręcznika do geografii z podstawówki. Marcin pewnie... Pamiętam. Tak, Marcin pewnie to potwierdzi. A mowa o górach pieprzowych, czyli najstarszych polskich górach, które właściwie gór to nie przypominają, chyba że dość stromy brzeg z widokami na Dolinę Wisły może trochę je przypominać. Zobaczmy, skąd ten pieprz, to znaczy łupki, się biorą. O, są, widzicie? Cześć, łupki. A, kopę lat. Właściwie miliony. Tam w tle to Sandomierz właśnie, a w jego granicach znaleźć możemy drugą perełkę, baśniowy wąwóz królowej Jadwigi, wydrążony w lesowej skale. Spacer pomiędzy lasem korzeni jest po prostu niezapomniany, ale jeszcze więcej podobnych wąwozów, dla uczciwości trzeba wspomnieć, możemy znaleźć w okolicy Nałęczowa i Kazimierza nad Wisłą. Dziewiątka to jest pozycja zbiorowa, otrzymuje ją Podlaski przełom Bugu. Bug, piękna rzeka, wschód Polski, przepiękne rejony naszego kraju, mamy do nich słabość, do Poleskiego Parku Narodowego, do okolic właśnie Włodawy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gdzieś tam po środku tego biegu, na granicy województw lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego, znajduje się taka idylliczna, sielankowa kraina, w której Bóg przepięknie się łączy z krajobrazem. I co jeszcze jest tak wyjątkowego w tym rejonie? Ponieważ Bóg sam w sobie jest bardzo pasjonującą rzeką, ostatnią tak dużą i dziką w tej części Europy. Od Teryspola aż po Drohiczyn mniej więcej przeziera się przez całkiem spore wzgórza, jak na ten fragment Polski, meandruje, podcina brzegi, płynie pod Skarpami, jak ta w Gnojnie, obmywa stare, historyczne grody jak Niemirów, Mielnik czy przepięknie położony Drohiczyn. Naprawdę sielankowy krajobraz Doliny Rzecznej to właśnie tutaj, na południowym Podlasiu. Dziesięć. To pieniny. Jak może niektórzy z Was kojarzą, nasze korzenie są gdzieś tam umiejscowione w polskich górach. Marcina rodzina pochodzi z Beskidu Wyspowego, moja rodzina pochodzi z Beskidu Niskiego, choć ja czuję się Ślązaczką, bo na Śląsku się urodziłam. Ale wszystkim potrafisz się przypodobać. No ale oczywiście nie tylko z tego powodu góry są nam dobrze znane, polskie góry są nam dobrze znane, często w nich bywamy, eksplorujemy je i bardzo je kochamy, ale tym razem chcieliśmy zaproponować pieniny, ale nie chodzi nam o słynną Sokolicę czy Trzy Korony, które też oczywiście super. Są wspaniałe, ale niezwykle malowniczy szlak Granią Małych Pienin. Żeby była jasność, oczywiście Pieniny naszym zdaniem to najpiękniejsze polskie góry, dlatego że same są cudowne i na dodatek widać z nich Tatry. Warto jednak odkryć te mniej znane, małe. Zacząć wędrówkę w krasowym wąwozie Homole z wioski Jaworki, wejść na przykład na szczyt Wysoka czy Granią i spojrzeć na bezmiar łańcuchów górskich Tatr, Gorców, Beskidu Sądeckiego, grzbietem pośród pasterskich szałasów i pastwisk, a także krzaków dzikiej róży podążać w stronę Szczawnicy i Sokolicy. Jedenastka. Szokująca pozycja, gdyż nazywa się wulkany, polskie wulkany Ostrzyca, tudzież Ostrzyca Proboszczowicka. Jedna z najbardziej właśnie zaskakujących informacji dla nie tylko naszych widzów, to ta informacja, w której mówimy, że w Polsce znajdują się jak najbardziej wulkany. I to nie jeden, nie dwa, ale kilka, kilkanaście. Żeby na nie trafić, nawet zobaczyć bardzo charakterystyczne pozostałości po stożkach wulkanicznych, trzeba obrać kurs na Pogórze Izerskie i Pogórze Kaczawskie. Tam miałem praktyki z geologii. Pozdrawiam cały mój rok. Ja też pozdrawiam. Zobaczmy, jak wygląda widok z takiego polskiego wulkanu.
O, właśnie tak. Nie robi może wielkiego wrażenia tutaj, zwłaszcza w upalny, wilgotny dzień, gdy karkonosze widać niewyraźnie, ale Ostrzyca to bazaltowe skały, fragment komina wulkanicznego i cała kraina wygasłych wulkanów z organami wielisławskimi czy myśliborskimi i wyraźnie zaznaczonymi stożkami wulkanicznymi, na przykład jak Grodziec, na szczycie którego postawiono gotyckie zamczysko, czy też różnymi porzuconymi kopalniami agatów, sztolniami, potokami z drobinankami złota. To wszystko to coś, co zdecydowanie zasługuje na większe poznanie, nie tylko geologów. Pozycja numer 12 będzie dość nietypowa, ponieważ łączy w sobie zarówno to, co związane z przyrodą, ale także działalność człowieka. Jest to? Łuk Murzakowa. I bardzo kolorowe miejsce. Z kolorowymi jeziorkami w Polsce jest tak, że niektórzy kojarzą, że gdzieś się znajdują, ale nie do końca zdają sobie sprawę, że to są bardzo malutkie, kameralne atrakcje. Tak jest z kolorowymi jeziorkami w Rudawach Janowickich, czy jeśli ktoś eksplorował Śląsk, to zatopiona kopalnia w Bibieli. Natomiast w tym przypadku, słuchajcie, One nie są kameralne. Wręcz kolorowym pojezierzu. Łuk Murzakowa to ciekawe miejsce w województwie lubuskim, na granicy z Niemcami. Z jednej strony to park krajobrazowy nad Nysą, stworzony przez człowieka i wpisany na listę UNESCO. Z drugiej, w miejscu łukowatej moreny czołowej lodowca funkcjonowało kiedyś wiele kopalni odkrywkowych, więc też dzieło człowieka, ale po wycofaniu się przemysłu przyroda stopniowo odzyskuje te tereny, wprowadzając życie i kolory. Ścieżki piesze, rowerowe pomagają odkryć te cuda, niedaleko miejscowości Łęknica. 3, 4. Dobra, chodzi o to, że nieprzypadkowo zakończyliśmy właśnie akurat taką atrakcją. Czyli atrakcją, tak jak powiedziałam, nietypową, bo związaną zarówno z działalnością człowieka, jak i z przyrodą. No bo w następnym odcinku specjalnym będziemy skupiać się właśnie na atrakcjach antropogenicznych. Gwiazdka zrobione przez człowieka. Aha, jeszcze mamy nagrodę. To znaczy, jeśli oglądacie ten odcinek pod koniec tego roku albo na początku następnego nowego roku, miejmy nadzieję, że dużo lepszego. No to? To czekamy na wasze komentarze. Wpisujcie komentarze, w których będziecie proponować jakieś mało znane, warte odkrycia, perełki, ale przyrodnicze, dobrze? W Polsce. Trzy najciekawsze, gdzieś tak do 15 stycznia wybierzemy i nagrodzimy naszym autorskim kalendarzem Polska 2021. Ostatnie sztuki są w sprzedaży, zapraszamy. On ma tak pozytywnie nastrajać nas na kolejny rok, pokazując piękno krajobrazu naszego kraju. I zdjęcia tutaj pochodzą m.in. z podróży dookoła Polski. Zachęcamy do śledzenia informacji na temat naszej drugiej książki, która będzie traktować właśnie o mniej znanych perełkach Polski. Jak tylko się pojawi, miejmy nadzieję, wiosna 2021, pracujemy nad nią, to w tym miejscu wyskoczy wam już grafika z możliwością kupna. Póki co, jak ktoś jest bardzo niecierpliwy, to pod filmem znajdzie się darmowy mini e-book z całą naszą trasą dookoła Polski, z różnymi miejscami, propozycjami, mapami i linkami. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. I zapraszamy na drugi odcinek specjalny, tym razem o atrakcjach stworzonych przez człowieka.